Dzień dobry Państwu. Dzisiaj piątek, kończy się styczeń. Proszę Państwa, krótkie wyjaśnienie do komentarzy, jakie kilka osób uczyniło a propos mojej opinii o powstaniu styczniowym. Proszę Państwa, ja nie podważam bohaterstwa tych Polaków. Nie sądzę, że to byli ludzie, którzy, nie wiem, byli jakoś lekkomyślni i tak dalej. To jest tak, że niestety w momencie, kiedy jest takie wyzwanie, to stają wszyscy Polacy i właśnie dlatego jest tak wielka odpowiedzialność tych, którzy takie wyzwanie podejmują, takie wyzwanie rozpoczynają. I niestety wiele razy w naszej historii tak było, że ludzie, prawi Polacy, walczyli w tych zrywach, nie będąc do końca przekonanymi co do szans ich powodzenia, ale właśnie dlatego, że był zryw, że wszyscy poszli. To taka nasza tragedia. Tak było między innymi w Powstaniu Warszawskim. Rozmawiałem z porucznikiem Tadeuszem Siemiątkowskim z Narodowych Sił Zbrojnych, który walczył w zgrupowaniu Chrobry w Warszawie. On mówił, no myśmy od początku sądzili, że to jest katastrofa, ale cóż było robić? Trzeba było walczyć. Także bohaterstwo tych ludzi jest absolutnie nie do podważenia. Problem jest z naszymi politykami, z tymi dowódcami wojskowymi, którzy krwią polską po prostu frymarczą, którzy najcenniejszą rzecz, jaką ma naród, czyli krew swojej młodzieży, po prostu szafują sobie, jakby to nie miało żadnego znaczenia. Wracając do tego powstania warszawskiego, przecież ta opinia, że jak ulice Warszawy spłyną krwią, to świat wtedy wstrzyma oddech, czy się przerazi i tak dalej. Przecież to jest tak niebotyczna głupota, że trudno sobie wyobrazić, by człowiek inteligentny, człowiek na poziomie, człowiek, który piastuje jakieś poważne funkcje społeczne, polityczne w instytucjach, mógł coś takiego z siebie wydać. Karygodne, proszę Państwa. I myślę, że po części jest to niestety ta spuścizna powstania styczniowego, tej całej tego mitu o Chrystusie Narodów, o wyjątkowych cierpieniach Polaków, którzy przez te cierpienia odkupują przez to ludzkość i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, każdy może sobie takie idee podzielać, mieć tego rodzaju poglądy, ale polityczni przywódcy, którzy działają na podstawie tego rodzaju przekonań, powinni być po prostu skazani za zdradę stanu, bo to jest zdrada stanu. Naród powinien dopracować się dobrych, normalnych stosunków politycznych, to znaczy dobrej, normalnej myśli politycznej, która tego rodzaju rzeczy będzie na wejściu eliminowała jako zdradę, zagrożenie. Przecież to jest coś takiego, co by nam równie dobrze mogły podsuwać obce służby, żeby nas wykończyć. I tak wracając do nieszczęsnego powstania styczniowego, które dzisiaj usiłuje się odgrzewać, dlatego że jest potrzebne do tego, żeby nas mobilizować przeciwko Rosjanom. Proszę Państwa, powstanie styczniowe, nawet sami powstańcy mieli nikłe szanse powodzenia. Oni właśnie liczyli na pomoc zagraniczną, tak jak zawsze liczymy na pomoc zagraniczną, bo wszyscy za granicą, którym zależy na jakichś ruchawkach na polskiej ziemi, nas chwalą i nas tam wypychają pod ten pociąg. Proszę Państwa, uczmy się, bo to naprawdę jest zgroza, żeby tak duży naród, wiele znaczący w sercu Europy, posiadający tak nieprzebrane bogactwa i strategiczne położenie, wykazywał się taką polityczną głupotą. To jest rzecz, której powinniśmy na co dzień mówić naszym dzieciom. To jest rzecz, o której powinniśmy opowiadać naszym wnukom, żeby, broń Boże,
do czegoś takiego nie dopuszczali, żeby, broń Boże, znów nie musieli wykazywać się, jakimi są wielkimi bohaterami w naszych narodowych klęskach. Myślę, że przyszedł czas na polskie zwycięstwa. Dorośliśmy, dojrzeliśmy do tego. Dlatego nie dajemy się omamić tym wszystkim ludziom, którzy tkwią w tej mitycznej przeszłości. Odrzućmy to, co było złe w polskiej historii. Nauczmy się działać skutecznie. Nauczmy się działać we współczesnym świecie, tak żeby rozepchnąć się na tyle, by sprawa polska w tym świecie się liczyła. By Polacy mogli żyć w dobrobycie, by byli wreszcie ludźmi, którzy odnoszą wielkie sukcesy. Nie jest to wcale wykluczone, patrząc tutaj dookoła, jak świat się zmienia, jak karleje, jak się zmienia edukacja tutaj na Zachodzie. Więc jeżeli Polska by utrzymała te swoje wszystkie dobre rzeczy, dobre wartości, to jest szansa na Polskę. Dlatego nie dajmy się wpychać pod pociąg. Nie dajmy się omamiać tym, którzy widzą w powstaniu styczniowym jakieś wielkie polskie osiągnięcia. Niestety była to sromotna klęska, która odbijała się później czkawką przez dwa czy trzy pokolenia. Tyle na dziś. Mówił Andrzej Kumor z pięknej Mississaugi, znad rzeki Credit, starej indiańskiej rzeki.